Hej, cześć, siemanowa wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Shank. W tym odcinku rozpoczynamy dokładnie od tego samego momentu, w którym skończyliśmy i mam nadzieję, że uda mi się rozpieprzyć tego No, dziękuję, mogę rozwalić tego psa w końcu? Już? Dziękuję, do widzenia. Dobra, nie o to mi chodziło. O to też nie. Tu jest unik. No. Jeszcze jakieś? Porady dla potomnych? Fleksiu? Leksiu, Fleksiu? Supermanem sobie nie radzisz, a ze mną chcesz sobie poradzić? Cwaniaku. Z PKS-u. Dobra, te psy to jest cholerny priorytet. Żarteczka? Nie. Dobra. Są rewolwery. Nie ta zmiana. Tniemy, tniemy! Bum! Musimy wrócić do klasyków. Dać to. Z panem się już pożegnaliśmy. Chyba trzeci raz z kolei, jeśli dobrze kojarzę. Aha, XD. No żeż ty! Bo ci zaraz normalnie jak wysunę, to się nie pozbiera. Kto następny? Ty. Ktoś jeszcze? Nikt. Dziękuję. To lecimy dalej. Że mnie irytują. Niech to mnie bardziej denerwuje. Grubasy, które. Czy grubasy, te mięśniaki, które tylko i wyłącznie szarżują i nic innego nie robią? Czy te z tymi takimi, nie wiem. Taranami policyjnymi. Bo tego to policja używa, jak chce się wbić do jakiegoś budynku. Co tu się stało przed chwilą? No nie wiem, czy chcę wiedzieć. Bardzo ładnie. Ktoś jeszcze? O, znowu ty. Ta, śmiej się, śmiej się. Zafajdany skurczysynu. Żryj granat. Zajebiście, a ja żem się nażał teraz tarana. O, Neil Armstrong. Prawie wyskoczył. Możesz ty... O, fajnie. Nawet nie wiedziałem, że tak mogę. Jezu. Prawda, ile tu... Ile się można dorobić nerwów na hardzie, to dla mnie jest po prostu podziw, nie? A z tego co kojarzę, ja już tą grę kiedyś na hardzie przeszedłem. No ty durny psie, złaś! Tniemy, tniemy. Jak nie nożem, to piłą. I żegnamy frajerów. Fajnie byłoby, te skórki, które my odblokowujemy w trakcie gry, dawały nam coś więcej niż tylko wygląd. Bo nie, na przykład
jedna, nie wiem, zwiększa obrażenia, które zadajemy, ale też troszeczkę zwiększa te, które otrzymujemy. Wiecie, coś tego typu, nie? Żeby było takie coś za coś. Nie. Pojedynczo. Pojedynczo. Hop. Pan co, taki cwany? Niech pan zdycha. O, super. Dobra, to się mogę na szczęście normalnie wcinać po ścianie, także te skoki potrzebne nie były. Dobra, zmiana na kutane. Do widzenia. Bo zapominam, że mogę sami chwycić, nie? I na przykład tymi pistoletami coś zrobić. Sam ten atak rewolwerem najwięcej mi zabiera, widzę. Pyk, pyk. Kilka ciosów, chwyt, rewolwer i to jest praktycznie koniec typa. Tylko nie mogę oczywiście podczas tego oberwać, bo inaczej wtedy chwyt się przerywa. No. Żegnam. Złaź ze mnie, ty durny kundlu! Super, jak nie jeden, to drugi. Shri-ou! Jezu, naprawdę, jak ktoś lubi psy, to w tej grze może ich naprawdę po prostu znienawidzić. Bum. Dziękuję. I panu też. Dalej. Teraz tutaj. Może uda mi się tym razem dojść do końca tego etapu. Po drodze nie ginę za kretyn. Ten co? Nagle się zrobił na to odporny? No co? Masz jeszcze coś do powiedzenia? Żegnam się z państwem. Autentycznie, oni chyba wcześniej nie byli odporni na te strzały. Nie do końca tego typa chciałem chwycić, ale niech będzie. Nie ma co szczędzić granatów, nie ma co szczędzić granatów. Prędzej czy później takie dostanę z powrotem. Czasami tego chciałby się prędzej niż później, no ale niestety nie można mieć wszystkiego, nie? Obok tego psa właśnie wybuchła beczka, a on nie dostał prawie w ogóle obrażeń. Interesujące. Jeden. Nie wiem, czy dostałem. Mam nadzieję, że nie. Zresztą. Super. Maczety w ruch! I do widzenia. Życie. Co dalej? To jest już to, czy... Nie, to chyba jeszcze nie to. Ale jak można bardzo ładnie wykorzystać głupotę dwóch Jordanów. Czy tam Jordanów. No chodź. I brzydę się z moją kataną, z moimi maczetami.
No, także granaty sobie zabieram. To jest dziwne, że on z całego worka wyciąga tylko 3 sztuki, no ale... Niech tam już będzie, grze. Dobra. Jezu, nie da się za kogoś się zabrać, no. Dobra. Ci na górze zdjęcie. A z czego cieszysz ryja, frajerze? Tak, to była bardzo dziwna zbitka ze smów. Co? O, chcesz się pobawić, kto ma większą spluwę? O, spoiler, ja! 12 prawie minut z jednym etapem. Dobra, zostaw teraz to na chwilę. Bierz mi to. I wracamy. Dobra, granat. Łap go. Dobrze. Tni. Unik! Granat. Uff. Jakoś to wyszło. Cześć. I do widzenia. Dobra, już końcówka. I znowu psy. Czy jak to duszenie zrobić, no? Dziękuję, a z panem się żegnamy. Dobra. Tu. To już jest koniec, czy... Tak, to już jest koniec. Dobra. No kurde, no! A dobra, to trzeba walczyć teraz, bo mnie złapał. Jak mnie przerzucił, frajer! Od kiedy on kiedy znasz takie triki? Dobra, to może akurat być dość prosto. Żegnam. Wystarczy tylko sprawić, żeby stracić równowagę. No, tu się troszeczkę nie popisałem. No, dobrze, trzepiemy. Trzeba uklepać mięsko na kotlety. Zwłaszcza takich to taki trochę kanibalistyczny przepis, ale... Wiecie, jeśli nie idą wam kotlety, bardzo polecam wziąć takie łańcuszki i porządnie sklepać mięsko. Bo to naprawdę bardzo rzadko zawodzi. Patrzcie na szenka, patrzcie jak dobrze klepie to mięsko. Nie tylko to ludzkie.
Masz tę nadzieję, że mnie teraz ktoś nie sklejmuje z jakiejś, wiecie, prawa zwierząt czy coś tam. Czy tam ludzkie. Coś jeszcze? No, to do widzenia. Można. Siebie też można! Na szczęście był to dość początkowy etap. Z tego się mogę cieszyć. Jak ten typ jest w stanie mną tak rzucić? Nie wiem, może maczety? Tutaj takie dość duże grupy wrogów się tu kreują. To może maczety wystarczą? Pipie, możesz mnie z łaski swojej nie denerwować? Super! Fajnie, że cisnąłem mu granat prosto w pysk, a gościu i tak jeszcze przeżył. No, dławsię. Dobra, po raz trzeci. Zdaje się, że niby nie muszę tego przechodzić, ale żeby poznać pełną historię, to muszę to zrobić. Dwie apteczki wpadły. No nie wierzę. Tak, pewnie. Kto nie z tą strzelał, ale niech będzie. Kolejny. Jeszcze kolejny. Jeszcze ichniejszy. To chyba nie ma znaczenia, którego zdajemy. I tak, prędzej i tak się obejdzie. Jak jeden bądź drugi się dowie. I tu wcześniej, jak debil, zeskoczyłem sobie w dół.
Dobra. Muszę o tym pamiętać, że jak ich chwycę w ten sposób, to mogą mi robić za żywą tarczę. Aha, fajnie, że mnie tak po prostu stąd ściągnął. Dobra. Powoli do przodu. Nie, nie, jeszcze raz nie. Żadnych psów. Żegnam. Ozięble, jak to się mówi. Jak on jest w stanie tak szybko się obrócić? Dobra. Powoli do przodu. Powoli do przodu. Bum. Dzięki. Dobra, spróbuję teraz na piłę się przełączyć. Może coś to zmieni. Czy coś to. Coś to może dać, ale. Drobne urozmaicenie bym chciał tutaj wprowadzić. No, nie dać się zrzucić, nie dać się zrzucić. Nie, 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 gdzie z łapami? A, i co teraz, cwaniaczku? Frajerów bierze się sposobem. Okej, kolejne trzy granaty dla mnie. Dalej nie wiem dlaczego tylko trzy, ale niech będzie. Dobra, chwilowo czysto. Noż do jasnej, ciosnej! Dzieci chyba zaraz jajca urwę normalnie kamerą. Tak dobrze szło. Tak dobrze szło. I kamera na milisekundę mi się musiała oddalić. Przez co nie wskoczyłem na platformę, tylko do jakiejś mielarki. Już, wombo combo robimy. Pięć hit combo. 10 więcej i byłby rekord. Te rzuty kamery mnie trochę zaczynają denerwować, nie? Tak, dokładnie to chciałem zrobić. No żeś ty skurczy!
Szkoda, że nie ma quick time eventów na egzekucję, nie? Oj, ale ja bym je pokochał. Czy mogę zablokować swoje jego uderzenia? Nie, tego akurat nie mogę. Jak się tym świeci, to nie mogę go zablokować. Dobrze wiedzieć. No to już, żonglujemy, szpikujemy ołowiem. 51 tym razem. Jak jest w zasięgu wyrzutu, to poleci. Albo i nie, bo kochana kamera nie pozwoli mi go wyrzucić. Dobra, tak mu nic nie zrobię, ale tak już mogę. Jezu, ale normalnie, ale jestem wściekły teraz na tą kamerę. Żreć ołów! Cezarskie sługi. Że mogę takiego bydlaka wyrzucić jednym kombosem, to jestem aż w szoku. Klepiemy mięsko, klepiemy mięsko. Jak kotleciki, no, jak kotleciki. Chodź, no chodź. Aż cię tak przyduszę, kop te w plery i zabierę piwo, które wypadło ci z kieszeni, żeby się napić. I wypić za twoją porażkę. No, poważnie, jakim prawem on w stanie jest mną tak rzucić? To nie do końca było po polsku, ale nie obchodzi mnie to. Fajnie, po wymieniu dostałem. Ciekawe. Jestem ciekaw, czy ktoś już wymyślił jakieś trainery, typu jakiś God Mode, żeby na przykład, bo komuś się nie chciało tego, znaczy nie chciało, bo ktoś ciągle ginął na hardzie, to sobie, a to sobie walnę God Mode'a, trainera machnę. Żeby był nieśmiertelny i żeby nic mi się nigdy nie stało. No są tam, bo na pewno głównie z takich powodów ludzie robią tego typu tryby, nie? Czy tryby, tego typu mody, bo trainery to są mody. Kurde, myślałem, że uprzedzę jego chwyt swoim. Niestety się nie udało. Uff, to było zajebiście ryzykowne. Jeden granat mniej, niestety, niż przy poprzedniej akcji, ale trudno się mówi. Dobra. Teraz tu, kochana kamero, bądź tak miła i się oddal, żebym to widział.
bo jak ci zaraz wysunę tym łańcuchem po prostu prosto w facjatę, to się aż nie poskładasz, wiesz? O, wiesz co? Trzymaj. Nie, 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 nie. Pan tam zostajesz. Dobra. Chyba słyszałem, jak go przemieliło. Trzy, cztery. Jest! Mamy bossa. Akurat na pół godziny. Czy to się będzie jakaś stała, że będę dwa etapy robił na odcinek? Teraz? Strzelaj, strzelaj, strzelaj. No, gdzie? Kurde. To jest walka z bossem, więc tu się aż tak nie muszę obawiać zbytnio, nie? Bo bossa trzeba zrobić na jednym podejściu. Ale tak czy siak, teraz słabo byłoby zginąć. Dobra, jest bliziutko. Mniej więcej tak ze dwa granaty i powinno być w porządku. Jest! Udało się! Wysnajpiony, co najważniejsze, tym drugim granatem. Nie, ale idziemy dalej. Jesus! Dobra, ale ten etap i prawdopodobnie bossa, który jest zaraz po nim, wykonamy sobie w kolejnym odcinku. W tym to już koniec. Żegnam się z wami. Miło było. Na razie. Cześć.